Marek Mazewski mieszka w Łomży. Otrzymał w darze trzy życia. Pierwsze, jak sam mówi, od Boga, drugie i trzecie od nieznanych dawców i od lekarzy. Dzięki tym zespołom, dzięki tym ludziom i lekarzom, i tym, którzy te przeszczepy udostępnili, którzy są chyba tymi bohaterami dnia dzisiejszego, bo taka decyzja na pewno nie jest łatwa. Ona jest trudna, po obydwu stronach jest trudna, ale ci, którzy się decydują, którzy już w tej chwili wyrażają zgodę na to, żeby ten przeszczep od nich mógł być pobrany, to jest właśnie dzielenie się życiem. Żyję dzięki ludziom, którzy się ze mną tym życiem podzielili. Znaczy im serdeczne dzięki. Nie znam ich i być może właśnie tutaj nazwiska ich powinny być wymienione, ale z racji prawa, a niestety nie mogą. Ja też nie wiem, kto mi tę nerkę dał, ale mówię, jedyna forma jaka jest, to jest dalsze godne życie, żeby potwierdzić, że to nie na darmo było dane życie. Mnie jako katolika modlitwy i dziękczynienia za to, że funkcjonuje i żyje dzięki temu. Polska medycyna transplantacyjna pomogła Markowi Mazewskiemu najpierw w lutym 2000 roku, kiedy zespół ze szpitala w Szczecinie przeszczepił mu nerkę. Drugi raz w roku 2013, gdy po ciężkim zapaleniu płuc i męczących dializach trafił w ręce profesorów Joli i Jacka Małyszków z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wtedy otrzymał drugą nerkę, bo ta od pierwszego dawcy po 10 latach zaczęła odmawiać posłuszeństwa. Zachęcać do przeszczepu jest mi bardzo trudno, dlatego że jestem największym beneficjentem tego całego procesu, ponieważ jestem już po drugim przeszczepie nerki i chylę czoła przede wszystkim przed ludźmi, którzy się zdecydowali na to, że albo tę nerkę oddają, albo po prostu rodziny, które się zgadzają na tego typu procedurę pobrania nerki, bo jest to dzielenie się życia z drugim człowiekiem. I teraz trudno mi zachęcać do takiej procedury, z której ja jestem tym, który najwięcej korzysta. Jest to po prostu trudne. Mam świadomość, że i dawać, ale proszę mi wierzyć, i brać też jest troszeczkę trudność, ponieważ wiele refleksji w człowieku się budzi. Ale na pewno jest to szansa na życie dalsze, dobre, udane, prawie że normalne, dlatego że po pierwszym przeszczepie, jaki miałem w Szczecinie w 2000 roku, 10 lat przeżyłem w sposób normalny, bez żadnego problemu, pracując, będąc aktywny zawodowo, będąc aktywny w każdej dziedzinie życia. Później niestety przyszedł pewien problem, zapalenie płuc, zmniejszenie leków immunosupresyjnych, niestety usunięcie i odstąpienie od immunosupresji, usunięcie graftu nerki, 2 lata następnie dializ i później kolejny przeszczep, dzięki któremu też funkcjonuję, żyję, pracuję, ganiam, biegam. I to dzięki przede wszystkim ludziom, którzy się tym życiem ze mną podzielili. W rodzinie tak się zdarzyło, że nikt nie mógł jak gdyby z racji zgodności tkankowej grup być dawcą. Natomiast pamiętam taką sytuację, kiedy 12-letnia córa do mnie przyszła jeszcze przed pierwszym przeszczepem i powiedziała: tata, to ja się oddam swoją nerkę. Mówię, wiesz, jestem jeszcze mała, ale na pewno ta nereczka urośnie, będzie. Wiecie państwo, nie wiem, co na to było odpowiedzieć i co miałem odpowiedzieć ciekawi, ale być może właśnie dla takich chwil warto żyć, warto po prostu funkcjonować, działać. Debata Łomżanie bliżej transplantacji odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Takie inicjatywy są bardzo ważne, ponieważ zawsze w duszy każdego z nas jest jakiś strach. I myślę, że jeżeli mamy szansę uratować komuś życie, to nie powinniśmy się wahać. Bardzo się cieszę, że właśnie taka konferencja odbywa się w murach Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Mamy prelegentów z Uniwersytetu Warszawskiego, praktyków, czyli osoby, lekarzy, którzy są chirurgami, praktykami, którzy właśnie takie rzeczy robią na co dzień. Dla nas, osób, które są tak jakby z zewnątrz, jest to trudne i wielkie przeżycie uczestniczyć w czymś takim właśnie. A dla ludzi, którzy na co dzień obcują, to jest taka typowa praca. I dobrze, ponieważ skuteczność wtedy rośnie. Właśnie emocje są chowane i skuteczność i życie ludzi po takich operacjach transplantacyjnych jest coraz dłuższe. Debata wpisuje się w cykl warsztatów i spotkań organizowanych w PWSiP. Właściwie idea transplantologii zrodziła się celem podsumowania takiej dużej kampanii edukacyjnej, która była skierowana do wszystkich studentów, wszystkich kierunków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. I celem było przedstawienie i regulacji prawnych, i sądów, postaw, ale też opinii różnych kościołów na temat w ogóle procesu i medycyny rozwoju
tak naprawdę medycyny transplantacyjnej. Okazało się, że zasób wiedzy naszych studentów jest znikomy. Sami oni określają, że chcieliby coraz bardziej jak gdyby poszerzać tę wiedzę. Dlatego na wszystkich kierunkach były przeprowadzone i warsztaty, i takie wykłady edukacyjne. No i dzisiejsza konferencja jest takim podsumowaniem. Pierwszego udanego przeszczepu nerki dokonał w 1950 roku dr Richard Lower. 44-letnia pacjentka Ruth Tucker przeżyła 10 miesięcy. Wątrobę przeszczepiono po raz pierwszy w 1963 roku, a serce w 1967. Wśród polskich gwiazd medycyny transplantacyjnej jest profesor Michał Myśliwiec, lekarz, który przez prawie 30 lat kierował kliniką nefrologii i transplantacji z oddziałem dializ w Białymstoku. Obecnie pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Udało się to przy pomocy mojego bliskiego współpracownika chirurga, świetnego zresztą, wybitnego chirurga, profesora Stanisława Głowińskiego. Także rozpoczęliśmy z nim ten program transplantacji w 1969 roku. Nasze rezultaty były tak wyśmienite, tak dobre, myślę, że głównie przez doskonałe opracowanie chirurgiczne, ale ja pierwsze 15 transplantów rzeczywiście prowadziłem sam osobiście. Także codziennie u pierwszych 10 pacjentów byłem po transplantacji i decydowałem o tym, czym ich leczyć. Także mieliśmy świetne rezultaty. Także Polska dziwiła się w ogóle, że tak wyśmienite mieliśmy rezultaty. Rzeczywiście pierwszy rok 100% pobrań, 100% sukcesu. Także naprawdę było to wspaniale. Do roku 1996 polskie ustawodawstwo transplantacyjne posługiwało się bardzo archaicznym zapisem z międzywojnia, który regulował kwestie związane z sekcją zwłok. Przełom nastąpił 18 lat temu, kiedy wprowadzono w kraju ustawę o transplantacji. W tej chwili uważam, że mamy jedno z najlepszych praw transplantacyjnych na świecie. I naprawdę jest bardzo wiele krajów, które z naszej ustawy transplantacyjnej bardzo szczegółowo, może czasem nawet nazbyt szczegółowo regulującej pewne zagadnienia, te kraje biorą z nas przykład, jakby czerpią całymi garściami z naszej ustawy. Unia Europejska też często wzoruje się na naszym przykładzie, na naszych rozporządzeniach, na naszych przepisach wykonawczych do tej ustawy, bo naprawdę mamy, przynajmniej z punktu widzenia przepisów, organizacji, mamy w polskiej transplantologii bardzo duży porządek. Mamy bardzo rozbudowaną taką część monitorowania jakości i bezpieczeństwa dla pacjenta, co nie we wszystkich regulacjach było od razu uwzględnione. Także my jako Polacy możemy tylko czuć się dumni z naszych ustawodawców, jeśli chodzi o tę ustawę. Udział w debacie Łomżanie bliżej transplantacji wzięli m.in. przedstawiciele Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Szpitala Wojewódzkiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Centrum Organizacyjno-Koordynującego do spraw transplantacji Poltransplant, Instytutu Medycznego imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty oraz pacjenci po przeszczepach.